Siemano, jestem Grzesiek, witam was w kolejnym komputerze, a bardziej zestawie komputerowym dodanej kwoty cenowej. Dzisiaj jest to komputer za 2500 zł, dokładnie za 2506 zł, oparty na Intelu. Jak widzicie, procesor jaki wybrałem, jest to Intel Core i5-4460 bez literki K, bo na razie nie stać nas na jakieś szalone podkręcanie. Także mamy tutaj procesor czterordzeniowy o taktowaniu 3,5 GHz, turbo 3,4 GHz, 6 MB pamięci podróżnej L3 i TDP oszacowano na 84 W. Tego procesora posadzimy na płycie głównej od Gigabyte'a GAP85D3, czyli mamy socket 1150 i chipset Intel B85. Jeśli się nie mylę, będzie możliwość na tym chipsetie właśnie podkręcania, gdy kupimy sobie jakiś mocniejszy procesor z literką K. Na końcu, no co mamy na tej płycie głównej ciekawego? Mamy 4 sloty na pamięć RAM, mamy 2 razy PCI Express 16, niestety to drugie ciała jako razy 4, mamy 2 razy, tak, dobrze patrzę, 4 razy aż luk, no bo nie pamiętam. Tak, mamy aż 4 razy stare PCI, no nie wiem czemu tak dużo. No i raz PCI Express razy 1. Na przykład, że PCI i PCI Express zależy od, możemy użyć na przykład do lepszej karty dźwiękowej. Mamy 2 razy SATA 2, 4 razy SATA 3. Możemy wprowadzić 4 USB 2.0 na przednim panel i 2 razy USB 3.0. Na tyle. Płyty głównej mamy złącze starego typu do klawiatury i myszki, znaczy na odwrót do klawiatury myszki, złącza do zintegrowanej karty graficznej, 4 razy USB 2.0, 2 razy USB 3.0, karta sieciowa, no i wbudowana karta sieciowa i wbudowana karta dźwiękowa. O, pięknie. No, karta graficzna jest to MSI R9270X Gaming 2GB GDDR5 i szyna 256 bitów, czyli dosyć wydajna karta. Dosyć wydajna, no już taka dosyć dobrze wydajna karta, która poradzi sobie ze wszystkimi grami wysokie, ultra, oczywiście bez wykładzania, czyli tylko MSAA. No te nasze tytuły, czyli takie Watch Dogs czy Battlefield 4, to na luziku pogracie sobie. Tam Thief, no wiecie co chodzi, tak? Te najnowsze tytuły, co teraz wychodzą, ten rok 2014, 2013, to na luziku najwyższe ustawienia Full HD pociśniecie, bez wykładzania oczywiście. Co ciekawego, oczywiście PCI Express 3x16, taktowanie pamięci 5600, taktowanie rdzenia 1030, 2Z Ventilator, DirectX 11.2, OpenGL 4.3, mamy DVI 2 razy, DisplayPort, no i HDMI. Gdzie widać, tak średnio widać, no ale mamy to 2 DVI, HDMI i DisplayPort. Do tego mamy fajny wygląd. Pamiątki, czyli pamięć RAM, mamy Crucial Ballistics 8 GB, 2 4 GB DDR3, 1600 MHz z CL9. Fajne pamiątki, jedne z najtańszych jakie są obecne na rynku. Niestety cały czas pamięć RAM jest dosyć drogie. 8 GB na obecne czasy. Jeśli tylko gracie, nie zajmujcie się profesjonalnie obróbką filmów, jakimś tam
grafiką 3D, 8 giga spokojnie. Jeśli robicie takie rzeczy, no to doradzałbym wam 16 giga, ale my tu robimy komputer dla gracza, czyli 8 giga na dany moment wystarcza. A jeśli będzie potrzeba, no to musicie dokupić sobie albo 4 giga, żeby sobie 12 za te 150 zł około, albo drugi raz 8 giga za 280 zł, to po prostu, no to jest już wasza kwestia gustu. Dobra, dalej, obudowa. Salman Z5 bez okienka. Jeśli chcecie okienko, to musicie dopłacić bodajże 16 czy 21 zł, coś takiego. Czyli tutaj minimalnie wam wzrośnie. Ale jeśli ktoś ma komputer, nie może mieć na biurku, tylko ma pod biurkiem, to po co mu okienko? Obudowa fajnie wyglądająca. Taki w ogóle Salman ma fajny wygląd obudów. Wysokość tej obudowy to 46 cm, szerokość 25 cm, głębokość, czyli tak zwana długość 49, no i waga 6,5 kg. Jest to mini tower, można włożyć do niej płytę ATX lub Nitro ATX, zbudowana z plastiku i stali. Ma dwa razy USB 2.0 i USB 3.0. No cóż. Dziwne, myślałem, że ma. Ma już zamontowane dwa wentylatory 120 mm, jeden z przodu, drugi z tyłu. Możemy dwa założyć na górze i jeden na dole. I tyle z tych wiadomości o tej obudowie. Starczy wam. Dalej mamy, co mamy, zasilacz, czyli dosyć nowa sztuka na rynku, czyli Silentium PC Vero L1 500W. Taniutki zasilacz 500W, czyli 500W to spokojnie wam starcza do zasilenia zestawiku z procesorem i jedną kartą graficzną, bo gdy już chcecie mieć dwie karty graficzne, no to niestety potrzeba zasilacza 750W, coś takiego przynajmniej. No dobra, co tu mamy ciekawego, jeśli kupimy ten zasilaczek? Mamy 500W mocy, sprawność na poziomie 85%, schładza go wentylator 120 mm, mamy zabezpieczenia OVP, czyli przed wysokim napięciem, SCP, przeciwzwarciowe, OPP, OLP, czyli to jest przeciążeniowe, UVP to jest przed zbyt niskim napięciem i SIP to jest przed prądami udarowymi. Nie ma niestety modularnych kabli, mamy most na linii 12V, 432W, mamy no oczywiście złącze zasilania płyty głównej, mamy kabelki PCI Express 8 plus 6 pin, czyli możemy zasilić jedną mocną kartę graficzną. 6 razy SATA, 2 razy MOLEX, wystarczająco. No, wymiary standardowe, waga prawie 2 kg, czyli myślę, że to jest dosyć sporo. Dalej. Dysk to standard. Western Digital, Caviar, Bluetooth, Ucala, 1 terabajt. Tyle. To się dużo na nim rozpowiadać. No i ostatnia rzecz, nie każdy tego potrzebuje. No ja to używam. Myślę, że jeśli jesteście fanami kupowania gier w pudełkach, nie ściągacie z talentów, no to właśnie i jeśli nie macie internetu na światłowodach 120 megabitów na sekundę, to zawsze szybszym sposobem na zainstalowanie gry jest standardowa, stara płytka. Czyli no, nagrywarka Asusa za 60 zł starczy wam do... starczy wam, no chyba że ktoś chce Blu-raya, no to trzeba dopłacić więcej, wiadomo o co chodzi. Jeśli wracając do tej karty, nie jestem pewien, czy ona nie ma podpięcia 2x8 pin i wtedy ten zasilacz byłby za słaby, ale chyba ma 8 plus 6. Nie jestem pewien. No cóż, jeśli tak, no to sorry, mój błąd, trzeba wybrać inny zasilacz. Ale tak to
zestawik jest ok. No sobie nie jestem pewien właśnie, bo te Radeony mają jakieś dziwne te wpinki właśnie, czy MSI samo w ogóle ma, nie wiem. No to jeśli MSI ma takie, to na przykład Asusa, no jest droższy chyba 20 zł, coś takiego, no. Ogólnie wiecie, to jest propozycja, tak. Możecie wybrać sobie, macie z 5-6 producentów R9 270X, możecie sobie wybrać. Tak samo 8 giga pamięci RAM, no to naprawdę dużo do wyboru. No tak samo płyty główne, to jest w ogóle no tutaj jest albo to, albo Seagate, tak, no to naprawdę dużego wyboru nie ma. No i też jest sporo. Wszystko o to chodzi, żeby wybrać takie części, żeby wam się podobały, tak. A jedyne co musicie utrzymać w tym zestawie do 2500, to na Intelu to jest ta i5, tak, to jest standard i to jest rdzeń taki i od tego zaczynacie budować dalej. Czyli bierzecie sobie i5, potem wybieracie sobie pamięci, zasilacz, obudowę, dysk, nagrywarkę, jeśli potrzebujecie. Patrzcie ile wam zostaje, bierzecie na jakąś fajną kartę graficzną, czyli pokroju R9 270X, GTX 660, może wam starczy pieniędzy nawet na R9 280, tego nie jestem pewien. No i bierzecie jakąś płytę główną, chociaż myślę, że właśnie R9 270X jest idealna na ten zestaw do tej kwoty. No i jakaś płyta główna to niecałe 300 zł, a jeśli nie potrzebujecie nagrywarki, to możecie rzucić właśnie te 60 zł i wtedy możecie chyba kupić sobie właśnie R9 280. No cóż, to już musicie sami sobie zobaczyć. To była moja propozycja zestawu komputerowego oparty na Intelu za 2500 zł. Czyli jeśli wam się podobał zestaw, łapka do góry. Jeśli wam się nie podobał, łapka do dołu i piszcie, co byście w nim zmienili. Bo łapki w dół, bez komentarza. Ja ich nie widzę, po prostu są dla mnie niczym, tak? Są dla mnie tylko wskazaniem, że ktoś marnuje swój czas, żeby dać łapkę w dół, czyli no, nie wiem, no ja nigdy nie daję łapek w dół. Jak oglądam jakiś film, mi się podoba, po prostu go zostawiam w spokoju, no bo tak, w sumie rzadko mi się jakiś film nie podoba. Może taki jestem, no, są ludzie, o gustach się nie dyskutuje, jak się mówi. Dobra, to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć.